O basenie w Olsztynie mówiło się już w 1988 roku, gdy to nasze miasto wraz z pomorskim Człuchowem rywalizowało w popularnym wówczas turnieju miast. Jedną z konkurencji była zbiórka pieniędzy na jakiś społeczny cel, a w Olsztynie postanowiono zbierać datki na basen. Przyszło nam jednak na niego czekać 20 lat. Czy było warto? Od minionej środy można ocenić to już samemu, bo obieg przy ulicy Komorowskiej otworzył swoje podwoje dla amatorów wodnych uciech. Mamy dzisiaj pierwszą rocznicę pływalni. Jesteśmy z tego bardzo dumni, że ta pływalnia już rok funkcjonuje. Myślę, że dosyć dobrze. Z tego to są głosy klientów. Jest u nas czysto, jest u nas przyjemnie i sympatycznie. Przygotowaliśmy konkurs dla klientów. Każdy, kto kupi bilet czy skorzysta z jakichkolwiek naszych usług, ma prawo skorzystać z loterii, na której przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody, bilety wstępu indywidualne, bilety wstępu grupowe, wejście na fitness, wejście na aquaerobik, jak również korzystanie z solarium. W ciągu roku uruchomiliśmy tutaj szereg rzeczy, których od początku nie mieliśmy. Od początku uruchomiliśmy tylko pływalnie, czyli korzystanie, atrakcje basenowe i była sauna. Natomiast na dzisiaj mamy ofertę dosyć poszerzyliśmy. Mamy gabinet masażu, który można się tutaj w kasie zapisać i skorzystać z zabiegów masażu suchego. Mamy od czerwca solarium, które dosyć dobrze funkcjonuje. Mamy zajęcia fitness na salce na dole. Mamy zajęcia z aquaerobiku na hali basenowej. Także staramy się tą ofertę w miarę możliwości jak najbardziej poszerzać. A jak prosperuje pływalnia? No dziękujemy serdecznie. Z tą taką obliczeniową stroną musimy się jeszcze troszeczkę wstrzymać, dlatego że takie podsumowanie będzie dopiero roczne. Natomiast na tą chwilę to, co zakładaliśmy, takie jakie były projekty, wykonaliśmy w 100%, także myślę, że jesteśmy wszyscy zadowoleni. Ile osób średnio korzysta z pływalni? No, te okresy są takie dosyć różne. W ciągu roku jest to w granicach 300-400 osób, dziennie oczywiście. Były takie dni, kiedy nawet przekraczało 1000 osób, to było krótko po otwarciu, w okresie ferii. Natomiast taka średnia jest w granicach 400 osób dziennie, korzystających z wszystkich atrakcji, czyli są to do południa szkoły, są to osoby, które korzystają czy z fitnessu, czy z aquaerobiku. No właśnie, a kiedy tych użytkowników jest najwięcej? Najwięcej w weekendy w godzinach popołudniowych. Także jeśli byśmy mieli zaprosić klientów, którzy chcieliby, bo często padają takie pytania, kiedy najlepiej przyjść, kiedy jest jak najmniej osób, w weekendy do południa. Serdecznie zapraszamy, dlatego że no jest wtedy tego miejsca tutaj sporo i czekamy na wszystkich klientów. A słyszałam ostatnio, że można sobie zarezerwować prywatny tor. Czy to prawda? Tak, taką usługę mamy. Zastanawiamy się teraz tylko dalej, co z tym zrobić, dlatego że były tutaj głosy klientów, że nie powinno tak być. Aczkolwiek jesteśmy zdania, że kiedy nie ma dużego obciążenia, a chcemy, żeby basen jak najlepiej prosperował, żeby tej dotacji z miasta było jak najmniej, to myślę, że jest to pomysł dobry. Nigdy nie, jeśli jest do wynajęcia tor, to jest do wynajęcia tor tylko jeden, zawsze 5 torów jest wolnych dla klientów. No, są to dla nas jakieś dodatkowe pieniądze, które oczywiście do kasy basenowej wpływają. Bezpiecznie na torze może pływać 6 osób, więc jest to właśnie cena tak skalkulowana, że te 6 osób pływających na torze jest właśnie ceną rezerwacji. Aczkolwiek powiem, że była tylko jedna osoba, która ten tor zarezerwowała i wykupiła sobie go na okres miesiąca i na tą chwilę już takich osób nie mamy. Także w ofercie jest, aczkolwiek zastanawiamy się, czy to dalej utrzymać, czy nie. Załóżmy, że nie potrafię pływać. Czy przychodząc na pływalnię, czy ktoś jest w stanie mnie tego nauczyć? Myślę, że tak. O tym, żeśmy nie wspomnieli wcześniej. Mamy szkółkę pływania prowadzoną przez zarówno naszą pływalnię, jak i przez zewnętrzną firmę. Wiele osób już jest takich, które bało się wręcz wody, a na dzisiaj w tej wodzie sobie może nie pływa doskonale, ale świetnie sobie radzi. A co z takimi maluchami, których rodzice chcieliby nauczyć pływać, no ale sami nie wiedzą, jak się do tego zabrać? Bardzo serdecznie zapraszamy do nas. Można się w kasie zapisać. Mamy instruktora, który naprawdę świetnie sobie radzi z tą nauką pływania. Ma bardzo dobre kwalifikacje, bardzo dobry przede wszystkim kontakt z dziećmi. No i z tego, co widzę tutaj po uśmiechach rodziców, są te zajęcia skuteczne.